Dzień dobry. Trzynastka okazała się niestety pechowa i nasz trzynasty przegląd, trzynasty katowicki przegląd filmów górskich jesteśmy zmuszeni odwołać. Czynimy starania, aby przenieść imprezę na jesień, no ale jest to jeszcze kwestia czasu, zanim uda się nam ustalić terminy. Tymczasem polecamy Wam, abyście w domowym zaciszu, w towarzystwie bliskich obejrzeli film, który opisuje no, najpiękniejsze lata polskiego himalaizmu. Sztuka wolności Marcina Kłosowicza i Wojciecha Słoty to film opisujący złotą erę polskiego himalaizmu. To film opisujący lata 80. w Górach Wysokich. Film, którego bohaterami są najpiękniejsze postacie polskiego himalaizmu. Jerzy Kukuczka, zdobywca korony Himalajów jako drugi człowiek na świecie. Krzysztof Wilicki, z kolei piąta osoba z koroną Himalajów. Wanda Rutkiewicz, pierwsza Europejka na Everestie i pierwsza kobieta, która zdobyła K2. Czy Wojciech Kurtyka, którego przejście świetlistej ściany na Gaszerblumie IV to dzisiaj uchodzi za jedno z największych osiągnięć w świecie himalajskim. Aby zdać sobie sprawę z tego, jak wielkim osiągnięciem były wyprawy himalajskie w latach 80. w Polsce, warto przypomnieć sobie, że lata 80. w naszym kraju to czas kryzysu gospodarczego bardzo głębokiego, ale to czas także konfliktu politycznego, to czas, w którym no, władza rozprawia się z Solidarnością. I w takich okolicznościach przyrody polscy himalaiści nie tylko organizują wyprawy, ale także osiągają cele, które sobie zakładają do zrealizowania. A są to największe wyzwania w ówczesnym świecie himalajskim. Tak więc film ten jest nie tylko opowieścią o niezwykłej przygodzie, o pięknej karcie polskiego himalaizmu. Film ten także pozwala spojrzeć za kulisy wypraw himalajskich. Pozwala ogarnąć wzrokiem to, jakim wyzwaniem jest zorganizowanie wyprawy himalajskiej. No a potem towarzyszy bohaterom w trakcie zdobywania himalajskich szczytów. Serdecznie zapraszam na projekcję.